celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International. Dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. W dniach od 16 do 19 października w Mississadze odbył się 40. walny zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Dzisiejszy program rozpoczniemy relacją z otwarcia obrad zjazdu oraz uroczystego balu, jaki miał miejsce z okazji 75. rocznicy założenia Kongresu. W uroczystym otwarciu zjazdu, rozpoczętym odśpiewaniem hymnów Kanady i Polski, wzięło udział ponad 100 delegatów ze wszystkich okręgów z całej Kanady. Ojciec Wojciech Kurzydło z parafii świętego Maksymia Kolbe oraz goście honorowi. Z Polski na jubileuszowy zjazd przybyli senator Andrzej Persson, przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Imigracji i Łączności z Polakami za granicą i dyrektor działającego przy Senacie Biura Polonijnego Artur Kozłowski. Obecni byli także konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto Marek Ciesielczuk, konsul do spraw polonijnych i promocji Andrzej Krężel, mer Mississagi Hazel McCallion oraz były poseł federalny Jesse Fliss, uczestniczący w zjeździe jako delegat, reprezentując Dom Spokojnej Starości, Dom Kopernika, w którym pełni funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów. W odbywającym się co dwa lata walnym zjeździe najważniejszej organizacji polonijnej, zrzeszającej około 150 organizacji, fundacji i instytucji, uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych i weterańskich, wśród których byli członkowie władz KPK w minionej kadencji pełniący funkcje w Radzie i Zarządzie Głównym Kongresu. Walny zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej i przypadające w tym roku jego 75-lecie to dla naszej społeczności wielkiej wagi wydarzenia, dlatego też poświęcimy im odpowiednio więcej czasu. Witając gości, prezes Zarządu Głównego KPK Władysław Lizoń poinformował, że na przedzjazdowym zebraniu prezesów okręgów przewodniczącym Rady Kongresu na następne dwa lata wybrany został prezes okręgu Toronto Jan Cytowski. W imieniu gospodarzy zjazdu okręgu Mississauga KPK zgromadzonych powitała jego prezes Anna Mazurkiewicz, a przemówienia okolicznościowe gości honorowych rozpoczęła mer Mississaugi Hazel McCallion. Na samym wstępie, przerwanego oklaskami wystąpienia, mer miasta goszczącego delegatów zjazdu podniosła zasługi, jakie dla Polonii położył Jesse Fliss, tak w czasie jego pracy poselskiej, jak i później po opuszczeniu parlamentu. Mer McCallion podkreśliła także znaczącą rolę, jaką społeczność polonijna odgrywa w Kanadzie oraz gościnność Kanady dla kolejnych fal imigrantów z Polski. Canada gave the Polish people an opportunity second to none when you were going through those terrible times in Poland. And Canada welcomed you. And the Polish people that chose Canada as their home many years ago, you can't imagine what they did for the refugees that came from Poland. They made sure they were looked after in a major way, found them jobs, accommodated them in their homes, I know, right here in the city of Mississauga. We've accepted a lot of immigration to this country, and all of them have made a contribution. They've enriched Canada in so many ways, and the Polish immigrants is no exception, I can assure you. First of all, I appreciate that you still have faith. That's very important. I know that Polish people are very strong adherents of the Roman Catholic faith. O pracy prowadzonej przez siebie Komisji Senackiej, zajmującej się sprawami Polonii na całym świecie, mówił senator Andrzej Persson, który powiedział między innymi: Marszałek Borusewicz i komisja, którą mam zaszczyt kierować, bardzo wiele wagi przywiązuje do spraw naszych rodaków. To spraw ogromnej polskiej diaspory, rozrzuconej dzisiaj po całym świecie, coraz większej za sprawą nowej migracji, jak mówią o sobie większości młodzi ludzie, którzy
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wyjechali głównie z powodów ekonomicznych, choć nie tylko. Głównym celem ciągle pozostają dla nas, dla naszej komisji, dla Senatu, Polacy, którzy mieszkają na wschodzie. Polacy, którym rzeczywistość przyniosła tak fatalne rozwiązanie, sytuacja po wojnie, kiedy przesunęła się granica, więc zostali na swojej ziemi, no ale zostali już w obcym kraju. I bezwzględnie jest to dla nas priorytet numer jeden, zwłaszcza myślę tutaj o Polakach na Białorusi, których sytuacja wciąż jest bardzo trudna, mimo jakichś pierwszych oznak zmian, to jednak wciąż ponad 500 000, a szacuje się nawet 1 000 000 Polaków mieszkających na terenie Białorusi znajduje się w trudnej sytuacji. Podobnie jest na Ukrainie, nieco lepiej na Litwie i Łotwie, bo to dziś kraje Unii Europejskiej, ale którym też przychodzi żyć ciężko właśnie w tych krajach z wielu powodów. Ale nie, ani przez chwilę Senat nie zapomina też o państwie, o Polakach, którzy mieszkają w Ameryce, w Brazylii, w Argentynie. O tych wszystkich, którzy z dumą mówią o tym, że ich korzenie są właśnie w Polsce. Życzenia owocnych obrad delegatom złożył również konsul generalny Marek Ciesielczuk, który na ręce Władysława Lizonia przekazał list nadesłany do uczestników zjazdu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Głos zabrał także wiceprezes zarządu głównego, prezes okręgu Windsor Jerzy Barycki. Na jego prośbę kilkoro delegatów odsłoniło panele stanowiące ekspozycję pod tytułem Odyseja Skarbów Wawelskich 1939-1961. Wykonaną przez Muzeum na Wawelu wystawę prezentującą losy skarbów wawelskich od początku wojny przechowywanych przez wiele lat właśnie w Kanadzie na prośbę Kongresu Polonii Kanadyjskiej sfinansowała Wspólnota Polska. Wystawa jest w posiadaniu Ambasady Polski w Ottawie i może zostać udostępniona wszystkim ośrodkom polonijnym w Kanadzie. Zainteresowani proszeni są o kontakt z konsulem Rafałem Domisiewiczem. Pan Barycki zaprezentował też publikację wydaną z okazji tegorocznego jubileuszu stulecia Polonii w Windsor, zapraszając na obchody tego wydarzenia w ramach Polskiego Tygodnia, który będzie miał miejsce w dniach od 8 do 15 listopada. Pięknie wydaną książkę pan Barycki wręczył Mer McCallion, która znajduje się na jednym ze zdjęć wykonanym podczas jej pobytu w Windsor.